prezenciak i dzisiaj dołączę na nową edycję RFSMP. Ten tryb jest dostępny tylko na serwerze craftcube.pl, więc serdecznie was zapraszam. Ale w ogóle na czym polega RFSMP? Moi drodzy, jest to odwzorowanie prawdziwego świata w Minecraft. Na serwerze są dostępne pojazdy, takie jak samochody, rowery, samoloty, helikoptery, łódki, wiertła, czołgi czy traktory. A gdy oglądacie ten film, pewnie jest dodanych jeszcze więcej pojazdów. Na serwerze jest dostępna również mapa świata, dostępna pod linkiem rfsmp.craftcube.pl. Jest to mapa oczywiście prawdziwego świata, gdzie możecie spotkać graczy. Są zaznaczone również ich klany. Moi drodzy, dzisiaj postanowiłem, że dołączę i postaram się pokazać wam kilka rzeczy. Więc oglądajcie ten film do końca, bo naprawdę warto. Zostawcie lajka. Wbijmy tutaj 2000 lajków, to nagram wam kolejny odcinek oczywiście z RFA i zasubskrybujcie ten kanał, bo wbijamy 150 tysięcy subskrypcji. A jeżeli to już wszystko zrobiłeś, napisz w komentarzu swój nick, to rozdam ci rangę na moim serwerze craftcube.pl. To tyle, cześć. Dobra, moi drodzy, jestem już na craftcube'ie. Jak widzicie, jest tutaj villager RFSMP. Oczywiście dojdziemy sobie na jedynkę aktualnie. I jak widzicie na serwerze, no jest kilka fajnych rzeczy, które się zmieniły od nowej edycji. I moi drodzy, chciałbym wam to dzisiaj pokazać. Problem jest jeden, że trudniej się zarabia pieniądze z tego względu, znaczy mi teraz, ponieważ aktualnie prace nie działają. Jak wy już to oglądacie, to prace działają, ale no niestety mi się akurat trafiło, że nie. Dobra, weźmy sobie na początku może jakiegoś podstawowego kita. Albo no dobra, no wezmę chociaż sobie kit SVIP-a. Ogólnie najłatwiej się zarabia na serwerze, wydaje mi się, za listy gończe. I kilka osób możemy tutaj sobie schęcić, ponieważ na RFSMP jest to bardzo łatwe z powodu, moi drodzy, właśnie tej mapy. Ponieważ każdą osobę możemy tutaj sobie jakby zobaczyć, sprawdzić jej kordy i po prostu ją zabić i dostać nagrodę. Ale dobra, co na serwerze się jeszcze zmieniło? Moi drodzy, w sklepie u villagera możecie kupić amunicję do czołgu i pozwólcie, że sobie trochę wezmę jej na odcinek. Również dałem sobie trochę pieniędzy z tego względu, bo chciałbym wam pokazać. Moi drodzy, czołg. Jak teraz zarąbiście czołgi działają? Dobra, kupmy sobie czołg armat. A nie, nie stać mnie, bo to 15 tysięcy kosztuje, kurde. No dobra, kupmy sobie tego za 10 koła. Moi drodzy, pójdę w tym momencie w randomowe kordy i ten czołg teraz, moi drodzy, tak zarąbiście działa. Możecie rajdować normalnie klany. Jak widzicie, macie, moi drodzy, taki czołg. Możecie sobie nim jeździć i uwaga, strzelam, cyk, fireball. Leci. No działa to naprawdę zarąbiście, jak widzicie. No kurde, no mega to daleko w ogóle leci, czekajcie. O, i uwaga, no kurde, wybucha też zarąbiście. Czołg oczywiście sobie możemy zebrać. No i naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Następna rzecz, która się zmieniła. Zostały usunięte działki i zostały dodane klany. I dzisiaj wam pokażę mniej więcej chociaż jak to wygląda i zaraz zaczniemy, moi drodzy, rozgrywkę. Moi drodzy, wpisujemy sobie ukośnik klan i wtedy sobie klikamy tutaj, zakładamy sobie klan. Wybieramy nazwę na przykład, no nie wiem, Zen. Gdy sobie stworzymy, moi drodzy, klan, otwiera nam się menu i ważna sprawa, jeżeli chcecie mieć teren swojego klanu, to musicie, moi drodzy, mieć banner. Banner to chyba każdy wie, jak się tworzy. Cyk, cyk, mamy banner. Następnie wpisujemy, moi drodzy, ukośnik klan, teren, dodajemy sobie oczywiście banner, ustaw i cyk, potwierdzamy i wtedy, moi drodzy, możemy sobie wziąć, rozpocznij zajmowanie terenu. Klikamy to, moi drodzy, stawiamy i, moi drodzy, tak to się właśnie... O kurde, ty, to ja zrobiłem coś w ogóle złego. A nie, dobrze to zrobiłem. Dobra, ustawmy sobie na przykład drugi róg, załóżmy, że on będzie tutaj. Tylko tak, okej, wybrany rozmiar jest zbyt mały, dobra, czy musimy większy dać? Dobra, postawiłem to tutaj i jak widzicie, moi drodzy, mamy już to ogarnięte. Mamy wybrany teren i to naprawdę zarąbiście wygląda. Tylko że no jest to, moi drodzy, bardzo drogie. Dobra, weźmy sobie, zróbmy ten teren, żeby nie było, żeby wam pokazano odcinku i jak widzicie, moi drodzy, mam to. Rozmiar mamy, no trzeba było naprawdę dużo zapłacić za to, co by nie było. No ale tak, mamy swój teren i tak to działa. Tak jak mówię, możecie podbijać, moi drodzy, tereny oczywiście czołgami i jest to no giga szefowskie, cyk, proszę bardzo. Fajnie by było, jakby spotkał jakiś klan, to wam pokażę, to jeszcze lepiej. Dobra, moi drodzy, tak jak mówiłem, dzisiaj moje zadanie będzie zarobić jeszcze trochę pieniędzy, trochę tutaj wam pokazać, jak to wygląda. Ja jestem za tym, żebyśmy może wzięli jakiś list gończy. Czy jest jakiś Antix na serwerze? Antix, okej. Dobra, moi drodzy, Antix jest na serwerze i możemy go, moi drodzy, ile za 250 dolarów? Trochę mało. Moje życie wytyfy za 10 koła. Niestety go nie ma na serwerze. Psychiczna, dobra, psychiczna jest na serwerze. Okej, wydaje mi się, że to będzie dosyć spoko. Okej, weźmy, moi drodzy, to zróbmy. Za tysiaczka zawsze fajnie. Namierzający kompas oczywiście sobie również kupimy. Chociaż w sumie nie jest on jakiś nam mega potrzebny. Ponieważ, tak jak mówiłem, mamy mapę, moi drodzy, oczywiście świata. Szukajmy sobie psychiczna, nie wiem, czy mi to wyszuka. Okej, powinno mi to wyszukać. Podobno mi zaznaczyło, tylko kurde, problem jest taki, że to tak sesja działa ogólnie. Okej, jest psychiczna. Dobra, ty, ona jest całkiem blisko nas. Dobra, ja tam lecę, widzowie. Okej, z tego co widzę, to właśnie jest ciepła na spawna, co nie ułatwia nam w ogóle zadania. Napiszmy może do niej cześć.
Dasz mi może jakieś itemy? Dobra, nie wiem, no spróbuj, moi drodzy, jakoś tak to załatwić. Mam nadzieję, że się zgodzi. O, dzięki za rangę fanzęcia, że kupiłeś, wariacie, dzięki. Dobra, moi drodzy, podała ta osoba mi Discorda. Nie wiem, czy to on, czy ona, to jest nie... O kurde, dobra, weź mnie, nie bij. Nie, stary, nie. Właśnie to jest problem, ja mam tu bardziej... Nie bij, stary. Dobra, ja jednak z nim pójdę na Discorda. Chodź DC. Dobra, on chyba się bardzo, moi drodzy, zdenerwował. Politechnik, podaj DC. Dobra, moi drodzy, ja mam straszną lipę w tym momencie, ja mam strasznie słabe itemy. To jest właśnie problem, że na mapie, moi drodzy, widać mnie, przez co on, moi drodzy, strasznie szybko jest w stanie mnie znaleźć i do mnie przylecieć. Dobra, Politechnik. Dobra, idę go dodać, widzowie. Dobra, moi drodzy, dzwonię do niego. Siema. Widzę, że coś się trochę na mnie napaliłeś. Uspokój się, stary. Możemy się dogadać, bo za ciebie jest chyba nagroda w ogóle. No, 3 koła, wiem. Stary, dasz mi się zabić? Nie. No daj mi się zabić. Podzielę się nagrodą, połowa 50 na 50. Nie. No, stary, za 1500 dolarów, stary, no to chyba się opłaca. Nie wiem. No zastanów się nad tym. 1500 dolarów, stary, za to, że cię zabiję. Nikt ci o tym nie dowie nawet. Co o tym myślisz? Nie, wolałbym nie. No, ja chcę pozostać przy mojej ilości śmieci na razie. Okej, okay. No dobra, niech ci będzie. Ale z chęcią bym powiększył ilość zabójstw. Nie, no nie ma sensu. Trzymaj się. Wytrwałeś. Dobra, moi drodzy, dobrze, że uciekłem. Ja pierdzielę, on chciał już mnie zabić. Dobra, moi drodzy, trzeba skantować ją. Czy ją, czy jego, no nie wiem. Dzwonię, nie wiem, mam nadzieję, że odbierze i uda mi się jakoś ogarnąć te pierwsze pieniądze, nie? Dobra, napisał mi, czy ona. Ja nie mogę gadać. A mogę sojusz? Mogę być wistrzona, dobra, to jest ona. Napisałeś oczywiście. To dawaj TPA. Dobra, to jest takie proste. Ja wierdzę, jak to mi się uda, to jest niesamowite. A zapomniałem wam, moi drodzy, najważniejsze o tym serwerze. Tu trzeba pić wodę, ponieważ jak widzicie, tutaj jest poziom spragnienia. Dobra, tepłem właśnie tą psychiczną. Mam nadzieję, że mi się uda. Okej, cześć, co tam? Ej, rzuca mi itemy. Ej, mi jest strasznie głupio zabić. Ale za 1500 dolarów, za 1000 muszę to zrobić. Musiałem. Wybacz, ale robię to dla pieniędzy. Muszę utrzymać rodzinę. Dziękuję. Ja pierdzielę, dobra, to było mega chamskie. Napisała, ej no, sorki, ale musiałem. No musiałem, widzowie. Wiecie dlaczego? Z tego powodu, żeby, moi drodzy, zakupić sobie rower. Tak, czarny rower. Trzeba kupić. Weźmy sobie ten rower, bo rower jest mega ogólnie OP. On strasznie, moi drodzy, zapierdziela i możecie normalnie na nim skakać. No, jest giga szefowski, nie? Rower OP. Na serwerze można zarabiać również w jeszcze jeden sposób, a jest nim, moi drodzy, nam każdy z każdemu znany, moi drodzy, coin flip. Dobra, zagrajmy. 3000, Dawidek Cox. Ja nie mam tyle pieniędzy. Dobra, to o stówkę. Dobra, wygrałem. Ogólnie jest taki tip, że jeżeli masz takie szkło, to zawsze wygrywasz. Po prostu to jest tak z automatu zrobione. Dobra, za 50 dolarów, znowu wygrałem. Dobra, zarąbiście. Stwórzmy o tysiaczka, moi drodzy, o tysiaczka. Oj, przegrałem. No nie, jakiś Konor mnie rozwalił. Ty, to jestem biedniejszy od tysiaka. To po... Nie, no masakra. Dobra, ale nic nie jest stracone. Listy gończy, sprawdźmy. Jakiś drogi ziombel. Okej, Politechnik, to jest ten kurde ziombel za 3 koła. Dobra, Szymek Leon. Czy on jest na serwerze? No nie ma go. No moi drodzy, niestety zlecenia nie są za dosyć duże teraz. Nie, jest straszna lipa, widzowie. Ktoś ogłosił 500 dolarów za youtuberskiego. Ej, muszę to zrobić. Dobra, biorę to, youtuberski, let's go. Ej, dawaj DC. Dobra, moi drodzy, spróbujemy go, widzowie, owalić na siano. Napisał, że okej. Nawet na mapy nie muszę używać, ja pierdzielę. Dobra, youtuberski do mnie dzwoni, jak widzicie. Dawaj DC, ale nie. Siema. Halo? Ej, ty masz jakąś bazę czy coś? Nie, właśnie teraz staję wam, mam i właśnie zbieram hajs na pana Endermanów, a potem na bazę. A, zapniesz mnie do siebie? No, tu mogę na RTP w sumie. Ja jestem za tym, żebyśmy może kogoś podbili. Co ty na to? No mogę w sumie na live, jak jakiś ten. No dobrze by było, nie? Robimy screena? Zrobię se ten. Zrobimy se na miniaturkę. A bez seta, nie. No dawaj, screena upy. No, przecież ja ci w życiu oszustem nie zrobił, nawet na live. Gdzie na live? No, tego typu. No ser, rób. Robisz screena czy nie? No ja mam i tak z tobą 2 razy, no to po co mi? A ja chcę z tobą. No. No, tego typu. No tego typu. No dawaj screena upy, że cię nie zabiję. Nie. Obiecuję ci, że cię nie zabiję. Nie mam mowy. A czy umiałbym cię zabić? Po co mam cię zabijać? To poczekaj, a mogę tepnąć 8 czy 6 osób do siebie? No ale wtedy oni nas zabiją. Nie, właśnie mój kolega, Strong Warden, nie zabije mnie. No dobra, możesz, no to tepnij. A nie ma go w sumie. No nie zrobię, daj screena hopie. Nie ma mowy, nie ma szans. No screena hopie dawaj. Nie. Czemu? Setem mogę, bez seta nie. Jedynie bez seta ma... Czemu ty myślisz, że ja cię zabiję? A ten czołg po co w sumie? O, wiedziałem. No ale ja ci nic z tego nie mogę zrobić, ja ci w ogóle HP bym nie zabieram. Tego typu. A zabieram ci coś? No dużo w sumie.
Serio? No. O kurde, ej, ten czołg jest OP. Ja powinienem z czołgu go zabijać. Dobra, uciekam ci, elo. No, ale cię nie chcę zabić, chodź tu. Nie. No. Poczekaj chwilę, poczekaj. Gdzie ty jesteś? Zaraz przyjdę. Dobra, youtuberski, dobra, będę z tą szczery. Jest na ciebie zlecenie, ja potrzebuję pieniędzy. Muszę cię zabić. To możesz poprosić, to ci grzecznie dam kasę. No to dawaj kasę. To dam ci, proszę, dam ci 20 tysięcy. Będę miły. No nie mogłeś tak od razu? Mogłem od razu. No dobra, to nieważne, trzymaj się. Dobra, łatwo poszło ty, 20k dostałem. Youtuberskiego znam, więc dlatego nie chciałem mu za bardzo nic robić. A teraz, moi drodzy, teraz dopiero zaczyna się zabawa, ponieważ możemy sobie kupić helikopter. Kupmy sobie ten najtańszy na razie, żeby nie wydawać za dużo pieniędzy. Oh yeah, moi drodzy. Oh yeah. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy, ale to znaczy to, że w tym momencie jestem jednym z najszybszych graczy na serwerze i mogę w tym momencie, moi drodzy, bardzo szybko kogoś zabijać i normalnie być gigaszefem. I z tego, co zauważyłem, z tego helikoptera można zrzucać, moi drodzy, firebole. O, ja pierdzielę. Dobra, to jest jeszcze mocniejszy niż czołg. O, fuck, połamałem nogi. Jak widzicie, napisał mi na czacie, że spadłem z dużej wysokości, bo przez przypadek spadłem i połamałem nogę i teraz nie mogę sprintować. Ale lipa. No dobra, wejdę sobie. Właśnie przeglądałem sobie mapę i się okazało, że ziomek jest jakiś obok mnie. Dobra, lecę go zabić. Chociaż nie jestem przekonany, czy on na pewno on mnie nie chce zabić z przypadkiem. Oj, no właśnie, tak jak myślałem. O fuck! O fuck! O fuck! O fuck! Ile tu jest typa? Ile tu jest typa? Ja pierdzielę. Nie, no to jest żart. Dobra, napierdzielam z fireball ich. Kurde, tylko że teraz... O, ja pierdzielę. Dobra, zabiłem kogoś. Dobra, czekajcie, widzowie. Ja napierdzielam do nich, napierdzielam. O fuck, oni... Nie. Moi drodzy, to niestety RFSMP nie jest łatwym trybem. Oczywiście was serdecznie zapraszam na craftcube.pl. Zagrajcie, moi drodzy, testujcie swoich sił. I to by było na ten odcinka. No niestety nie udało mi się być jakimś najlepszym graczem, ale pokazałem wam mniej więcej, co i jak działa na nowej edycji. Jeszcze ziomek do mnie pisze, Izak jakiś Mongolia góra, chodź zobacz, please. Dobra, no jak chce być na odcinku, to będzie, no zejdźmy się do niego, tepnijmy. No Izak, kurde. Widzę, że tutaj ma fajną bazę. Okej, jak widzicie, no fajnie tu mają. Ja pierdzielę, no mega zarąbiście to wszystko wygląda. Wbijajcie tutaj na serwer, nara.